Jeżeli jest miażdżyca, to co trzeba zrobić? Dać mu witaminę C. Ile? Tyle, ile zechce. Dajmy mu 10 gramów. Dobra? Niech sobie zje tych 10 gramów na całą dobę. Ja widziałem 4 przypadki na własne oczy. Widziałem badania obrazowe. I 2 osoby z tych 4 spotkałem sam. Kiedy po 2-3 tygodniach stosowania tylko witaminy C, słuchajcie, nic więcej nie robili, ale brali regularnie, codziennie po około 20 gramów. I widziałem badania z kliniki, to było w Stanach, Loyola, to taki duży szpital akademicki, że była miażdżyca i nie ma miażdżycy. I tam wszyscy zaskoczeni, co się stało? Polki, pan też był tam. Tylko po tym, czy tak zawsze będzie, nie wiem. Ale jeżeli mamy sami miażdżycę, jeżeli mamy kogoś z miażdżycą, no już tu lekarze mówią o stentach, o bypassach, albo ten ktoś ma niewydolność taką, że pójdzie do rogu i czasami nie, ma problem, żeby wrócić, bo już się męczy, już boli, już piecze tu, nie? Już się ledwo idzie. O, to już są takie przypadki, no, cienkie. Są metody, ale nie są w Polsce, które pozwalają dosyć szybko temu komuś dojść do sprawności poprzez wytworzenie oddzielnego krążenia w sercu. To są takie metody, tak? Pompowane są poduszki i tak dalej. Natomiast ta miażdżyca może być wszędzie. Tu, w tętnicy głównej, nie tej, w tej też, ale mniej. Natomiast może być w tętnicach nerkowych. I już zaburzenie jest nerek. Wtedy witamina C. Wtedy witamina D3. Po transplantacji nerki też? Tak, czemu nie? Wtedy witamina D3. Przy potransplantacyjnych historiach, kiedy uważamy, co się będzie działo z układem odpornościowym, bo on może, jeśli jest transplant polegający na przeszczepie, a nie po samym usunięciu. Jak samo usunięcie, to nie ma problemu. Jeżeli jest przeszczepiona, to już tu uwaga, dlatego że tam są zresztą podawane immunosupresyjne leki po to, żeby układ odpornościowy zniszczyć, tak, stłumić, więc to już jest gorszy problem. Ale przy takich normalnych, zwykłych sytuacjach podajemy witaminę D3, jedziemy z tym do poziomu około 80 nanogramów, mniej więcej, podajemy witaminę K2. I teraz od niedawna dowiedziałem się, że witamina K2, MK7, powinna być na poziomie około 360 mikrogramów, czyli 400, bo to jest w setkach ona robiona, czyli około 400 mikrogramów. Temu trzeba podawać, bo pokazano, że 360 to osiąga się taki poziom, jakby najbardziej intensywnie ona działa. Ja dopiero niedawno widziałem te badania. Tak, tak. Na dzień, tak. Tak. Wypadałoby wtedy również, dmuchając na zimne, ale zbadać również temu komuś parametry krzepliwości krwi. Ale to tylko ze względu na dmuchanie na zimne. Tam nic się nie powinno dziać, ale wiecie, jak to jest, lepiej stać po stronie bezpiecznej. Podajemy teraz temu komuś koenzym Q10. I tu jest problem. Dlatego, że możecie kupić w Niemczech koenzym Q10 i tak dalej, w Polsce też, ale są dwa rodzaje koenzymu Q10. Panie Jerzy, przepraszam, jeszcze w momencie 400 mg na dzień. Mikro. Tak. Ale czy miażdżycy? A to jest mikrogramów? Mikro. Tam jest witamina K2, MK7 jest w mikrogramach. 100 mikrogramów, tak. Tak, tak, tak. Tylko mówię, to nie idzie całe życie, nie? Ja kiedyś mówiłem, że ze 200 mikrogramów, ale mówię, widziałem badania, które wskazywały na to, że takim optymalnym poziomem, najbardziej intensywnie działającym jest 360. Zbadali to. Więc ja teraz korzystam z tego. Ale ponieważ jest to dosyć dużo, to mówię, na wszelki wypadek badać sobie parametry krzepliwości krwi, laboratoria to wszystko wiedzą i tam raz na 2 tygodnie zobaczyć, czy tam nie ma jakiegoś zaburzenia. Okej?
Teraz koenzym Q10. Koenzym Q10 występuje w dwóch formach. On się nazywa ubi, po angielsku napiszę, będzie łatwiej szukać, ubiquinon. Ubiquinon. I teraz ubiquinon jest przetwarzany w ubiquinol. Różnica jest w tych końcówkach. Ale różnica jest jak 5 do 1. No. Dlatego ubiquinon jest tani, ale jego trzeba się dobrze najeść. No, żeby go przetworzył organizm, bo tam musi być taka przemiana enzymatyczna, w ubiquinol, bo ten to jest tą częścią czynną. My potrzebujemy jednego i drugiego, ale ten jeden to sobie organizm, ten pierwszy to tak stosunkowo łatwo on sobie sam wytworzy. Natomiast potem musi dojść do przemiany enzymatycznej na ubiquinol i tu się zaczyna problem, bo miażdżyca najczęściej, no to mówimy im dalej wiek, prawda? A z wiekiem, no to wchłanianie nam siada. Przemiana ta enzymatyczna tu też nie jest już taka, jak mieliśmy 25 lat. I teraz najlepiej byłoby mieć ubiquinol, czyli tą część czynną. Mamy taką. Mamy. To jest oczywiście droższe niż to, ale różnica jest w funkcjonowaniu 5 razy. Więc jak się rozważy to, to jest drożej, ale taniej. Nie? Natomiast pozostaje jeszcze część wchłaniania. I tu jest następny problem do przejścia. Dlatego, że najlepiej byłoby, gdyby to było zrobione w formie łatwo wchłanialnej. A teraz jest ta technika liposomalna, która powoduje, że różne te substancje łatwo się nam przez jelita wchłaniają. Ale tu jest problem, bo to jest diabelnie drogie. I jest firma jedna amerykańska, o której ja wiem, która produkuje liposomalny ubiquinol i tam 170 ml kosztuje $200. A więc to jest stosunkowo drogie. Owszem, wtedy podaje się normalnie, profilaktycznie 100 mg, a więc mamy 1 mg, mililitr, nie? A więc to jest na 170 dni. Może nie najgorzej, ale niestety znaleźliśmy substancje, których tam nie powinno być. Niemniej jednak, tymczasowo ja jednak proponuję, żeby to użyć. Bo ważniejsze jest usunięcie miażdżycy niż to, że tam jest polisorbat 80 niestety. Palanty tam to włożyli, nie wiem, znaczy ja wiem po co. Tylko Q10? Tak. No to Q10 tego w tej formie to powinno się gdzieś mniej więcej ze 100 mg dziennie, ze 100 o tego. A z tego to już trzeba by z 500-600. Ale ten ubiquinol, o jego można kupić na przykład u nas. Przynajmniej wiem, że nie fałszowany, bo się fałszuje. Ja widziałem w Genewie. Japończycy mi pokazali, od których my bezpośrednio kupujemy, z Kaneki, kupujemy z Japonii ubiquinol. Pokazali mi produkty, które były ubiquinol, Kaneka było napisane, a mówią, tam nie ma ubiquinolu. Więc ja nie wiem, co z tymi ludźmi jest. Widziałem witaminę D3, która nie miała witaminy D3. No. A kwas foliowy w jakiej formie? Zmetylowanej. I teraz najlepiej jest brać ten ubiquinol ze 200 mg, ale jego w postaci ubiquinolu. Jak wszystko się nam dobrze ułoży, trzymajcie kciuki, będziemy mieli nasz polski liposomalny ubiquinol bez świństwa i przynajmniej będę wiedział, że jest dobry. Ale to jesteśmy, że tak powiem, na kroczek przed uruchomieniem produkcji. I na pewno nie będzie to kosztować 800 zł. To będzie drogie, ale nie będzie kosmicznie drogie, bo to substraty do tego, produkcja jest droga, bo to jest strasznie szybko się utlenia i wtedy jest bezużyteczny, koniec. Można sobie go brać i nic nie daje. Teraz tak, mamy tą witaminę, mamy to, o C to już w ogóle nie wspominam, w tym witaminie D3, bo to jest z definicji, tak? Dodajemy do tego L-lizynę. Lizyna, tak? Około gram do 2 gramów dziennie.
To jest taki aminokwas. Nie jestem zwolennikiem stosowania poszczególnych izolatów aminokwasowych. To nie jest dobre rozwiązanie. Ale tymczasowo to jest potrzebne. Dajemy to. Następna rzecz, którą temu komuś damy, to jest witamina B3. A ona jest tu bardzo konieczna. Witamina B3. Ale witamina B3 też jest w różnych formach. Nie chcę wspominać o tej, o której nie chcę, tylko niech to będzie w postaci niacyny. Niacyna. Tak? To, bo w ogóle wiecie, witamina B3 to nie jest tylko to. Witamina B3 to każda inna witamina. Ma działanie ogólnoustrojowe. Witamina B3 jest potrzebna do wytwarzania energii w naszym organizmie. Ona jest potrzebna przed cyklem Krebsa, w cyklu Krebsa, a wszędzie tam jest. Ona jest bardzo potrzebna. Natomiast tutaj, uwaga, witamina B3 w postaci niacyny, najlepiej dojść do tego, żeby zaczynamy. Pierwszy krok, 200 mg, 250, to zależy, jaki tam ten preparat jest. Razy, trzy razy dziennie. I to z posiłkiem. Dlaczego? Dlatego, żeby to się trochę tam wolniej wchłaniało. Jak wszystko jest ok, patrzymy gdzieś za 4 dni ten ktoś przeszedł, nic się nie dzieje, to wtedy można w drugim etapie można robić 2 razy po 500 mg i tyle, więcej nie. Jeżeli ktoś od razu weźmie 500 mg, to może wystąpić coś przed lekarzem na internecie, zobaczycie, straszą tym. Skutki uboczne, jakie? Skutki uboczne są takie, że to doprowadza do przekrwienia skóry. Może, ale nie musi, może wystąpić troszeczkę spadek ciśnienia, bo przekrwi się skóra, otworzą się naczynia. Jak się przekrwi, dojdzie do takiego przekrwienia, nie jest tak źle, bo wzmacnia się ukrwienie różnych tkanek. Właśnie o to chodzi. A znam ludzi, którzy mają reumatoidalne zapalenie stawów, i oni biorą witaminę B3, bo jak się ją bierze regularnie, ja tam biorę raz dziennie 500, jeśli się bierze regularnie, to to przekrwienie występuje na jakieś 40-45 minut, mnie czasami godzinę trzyma, czasami w ogóle, ale wtedy, kiedy się ją regularnie bierze, to tego przekrwienia nie ma i jest święty spokój. I ci ludzie, którzy mają właśnie tego typu schorzenia, bardzo często przestają brać na 10 dni, a potem biorą 1500 od razu po to, żeby doprowadzić do przekrwienia, bo kolana przestają boleć. Są dokrwione. Ale jeżeli teraz zastosujemy tego typu suplementację i damy sobie trochę czasu, to u różnych ludzi oczywiście różnie to bywa. To nie jest tak, że wszyscy reagują tak samo. Ale spektrum, jakie ja widziałem, to jest od 2 tygodni do 7 miesięcy, 8. I tętnice są udrożnione. I nie trzeba bypassów, nie trzeba stentów. najdłużej czekałem u pana 72 lata, który doszedł do furtki i wrócić nie bardzo mógł. A miał 4 mocno zablokowane tętnice wieńcowe, ale ponieważ miał bardzo przykry przypadek w swojej rodzinie po bypassach, ktoś mu tam zszedł, on powiedział, umrę, ale bypassów sobie nie dam zakładać. I minęło 7 miesięcy, kupił sobie pieska i chodzi na spacery. Także jeżeli mamy taki przypadek, to ta miażdżyca jest do cofnięcia. Tylko mówię, u jednego będzie szybciej, u drugiego wolniej. Ale dlaczego tak się dzieje? Bo usuwane są złogi, a te złogi to głównie jest wapń. Głównie wapń. I one są powolutku usuwane, powolutku, powolutku. I się te tętnice udrażniają. Dlatego wspominam o tym, bo to jest ogromny problem. To jest przecież druga cywilizacyjna choroba na świecie teraz. A ona jest tak prosto do uniknięcia lub też do jakiegoś kontrolowania, żeby tego tyle nie było. Tylko, że nie ma na to leku. Tylko są substancje naturalne. Żadna z tych substancji nie można jej opatentować.